Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z Wiedźmina 3. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że powinienem coś zrobić przed rozpoczęciem odcinka, ale kompletnie nie pamiętam co. Tak mi coś siedzi w głowie, że czegoś nie zrobiłem. A czekajcie, bo tam jest zadanie do wykonania. I teraz mi się przypomniało, że trochę obrałem inną drogę i nie trafiłem na wykrzyknik, który tutaj powinien się pojawić. Więc na początek będziemy mieć małą walkę. Gdzieś tu chyba powinien być. Może niekoniecznie w tym miejscu, ale gdzieś chyba dalej w tę stronę. O właśnie, hej tutaj pomocy. No to już idę. Już idę, typie, do ciebie. O, ty dziadu! Już mnie chciał zadziabać tutaj na śmierć. O, jeszcze psy przyszły. No, to świetnie. Ile mam czekać? Dobra, to chwila. Chwila, pieski. Ja sobie poradzę tylko z utopcami. Czemu ta gra tak zamula? No może... O kurde, zaraz zginę. Może dlatego, że... To! Dopiero włączyłem. Więc musi się tam jeszcze trochę... Ała. No nie, to zabiją mnie topielce. Naprawdę? Zabije mnie topielec? Wyjazd ode mnie, typie. Wyjazd ode mnie. Nie! Jezus, ale mam stresa aktualnie. Autentycznie, znaczy się... Actually. Mam stresa. Dobra, teraz jestem trochę pewniejszy z Quenem, bo jeden cios mogę sobie pozwolić przyjąć na klatę. Ale no zabił mnie topielec. To na początku odcinka, no po prostu... Fantastycznie, dobra. No szybko, rozwiąż mnie! A nie rozkazuj mi, bo cię nie rozwiążę i tu zostaniesz. Zanim przyjdą następne! Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Werdun. Służyłem w 10. Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców przepełnionych kurwa patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, a czym mieli być przepełnieni? W potrzebie, związali mnie jak baleron i zostawili na pastwę utopców. No dobra. Pomogę ci. Dziękuję. Ja tam patriotyzmem myślałem, przepełniony nie jestem. Na pewną śmierć. Zresztą jakbym był, to powinienem kibicować Kedwen, więc... Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. A jakby co to wiem, że Rivia nie jest w Kedwen. Chodzi mi o Kermoren. Kermoren jest w Kedwen. A czy było, zanim nie została, zanim Kedwen nie został zajęte przez Redanie? No dobra. To lecimy dalej. Psami już się nie będę zajmował, bo nie ma sensu. Co ja miałem zrobić przed odcinkiem? God damn it. Nie mam bladego pojęcia, co miałem zrobić przed odcinkiem. Nie przypomnę sobie. Trudno. Będzie mnie to męczyć. Nie będę mógł spać. Nie wyśpię się. Zajebiście. Świetna perspektywa na poniedziałek. Fantastyczna wręcz. Zresztą rzadko kiedy się wysypiam, więc... Nie o to chodzi, że ja krótko śpię. Ja po prostu nie umiem się wyspać i tyle. Nieważne ile śpię, zawsze jest za mało. Albo za dużo. Nie umiem trafić tak w punkt. Karczmar Stajek. Dzień dobry, co tam? O! Rolki macie, fajne. No kurde, i on ma te buty, nie? Widzicie, co w tych butach można robić? Można sobie jeździć. Dobrze, jak jucha wypuszczę. A była mowa, że będą zabierać zwierzaczki. Czytałem o tym ostatnio na tablicy ogłoszeń. Dobra, Płotka, idź się nażreć, bo wiem, że już się nie możesz doczekać, odkąd wyjechaliśmy z Białego Sadu, więc zobaczmy, co tam mamy w ogłoszeniach na dzień dobry. Wspomóżcie przy pogrzebie. Dobrzy ludzie, wczoraj obumor na Svalibor. Nie mamy jak ogładnie pochować ani w domu koszuli białej, ani płótna na ciało, no ani desek na trumnę. Że możecie czym się podzielić, pomóżcie, proszę. Jeśli go dobrze zaświetnie odprawimy, wszystkich nas będzie żalu nawiedzał. Na sława. Obwieszczenie. Obwieszcza się, co następuje. Każdy, kto krowę dojną ma... A, dobra, to już tam czytałem ostatnio właśnie. O, a, tylko tu jest do krowie. Oni świnie chowali. A tu świnie można, muszę im powiedzieć. Przestroga. W lesie krzyk daleko niesie. W puszczy pada cień najdłuższy. Więc unikaj, dziecię gaju, bo cię znajdą na drzew z kraju. W karczmie na rozstajach płaci się... To też już czytałem. Idą dziady, to też już było. Poszukiwany Mikkel, brat mój rodzony Mikkel, zaginął. Kto go odnajdzie i całego przyprowadzi, albo chociaż dowie się, jaki los go spotkał, temu Koron nie pożałuje. A i dobre słowo baronowi na jego temat szepnę. Znajdźcie mnie... Znajdziecie mnie... Podle karczmy na rozstajach Bruno. Ale to jest zadanie na tam 30 któryś level chyba. Więc na razie sobie damy z tym spokój i wbijamy do karczmy. Napić się i oczywiście zagrać w gwincioszka. Jakże tak bez gwinta. Dzień dobry. Szukam człowieka, którego zowią Henry. O, po co się ją? Mam do niego sprawę. To już moja prywatna sprawa.
Daj butelkę przepalanki. Mała ta butelka. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Jeszcze nie wypiłem. Karczmarzu, wódki! Przepalanki. Lepsza jest. A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. I kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Jak tu każdy cwaniaczy po prostu. To jest masakra. Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego. Jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trendowaty. No i właśnie. Widziałem kiedyś jednego. Wzrok w buciki. Krew tryskała wszędzie, a ten się coś tam capałeś pod nosem? Kurwo żołnierzyku. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. No i bardzo dobrze. Frajernia tutaj. Cwaniaczki przyjechały. No co tu masz za historię, ha? Córkę pewnie ukrył. Zawsze je zdążą pochować, kurwie syny. Dureń myślał, że mnie przechytrzył. A nie? Zerżnąłem gówniarza, aż mu jucha z nosa poszła. To się stary musiał zdziwić. No, trzeba było takie historyjki sobie zachować, wiecie, dla siebie, na pogaduchy, może niekoniecznie jak wiedźmin stoi obok. Bo to się, kurde, różnie kończy. Nigdy nie wiecie, kto słucha. Skurwysyny. Coś tam mówiłeś, że gdzieś się mogę zatrzymać u ciebie? Czekaj, bo ktoś tu jeszcze coś sapie. Co zrobiłeś z naszymi chłopakami? A, sorry. Pociąłem ich, ale nie tym mieczem. No pewnie, że to nie on, to ja! Chłop ty z młota mi zapodał. Lelelej! Przepraszam, jeszcze ktoś? Chodź, to ci pokażę. Kusznik, a? Co? Przeszła ci ochota? Aż przykozaczył fantastycznie, dostałem bełtem w dupsko i tyle się skończyło. Fantastycznie, ale i tak ich pozabijam. Za tą historyjkę to ich po prostu pozarzynam. Jak świnki, jeszcze raz z wielką, wielką przyjemnością. A miałem właśnie, kurna, się wypijać jaskółki. No, nie wiedziałem, że mnie jeden bełt tak położy. Chyba czas na odbijanie strzał. W którym momencie skończyliśmy? Aha, w momencie historyjki wspaniałej. Dobra, no już nie słuchajmy tej historyjki po raz drugi, bo jest... No, wy już na pewno nie będziecie mieć żadnych godów. Kurwy syny, jeszcze raz. Ała. Dobra, teraz już pewnie mi tak ładnie nie pójdzie, jak za pierwszym razem. Okej, butelka wody, jaskółka. I idziemy z powrotem. Tyś mnie zabił przed chwilą, kolego. Więc do widzenia. I uważaj, nie bij konia młotem. A już myślałem, że się pokojowo obejdzie, a się nie obeszło. I na domiar złego musieli mnie zabić. No jakby mnie nie zabili, to bym ich nie zabił. Dobra, jeszcze ktoś? Jak to mówią, nikt nie doniesie, jeśli nie będzie miał kto donieść. No i bardzo dobrze. Mała wpadka na początek, musiałem się rozgrzać po prostu. I tyle. I wracamy, bo przepalanki nie skończyłem. Co tam, karczmarzu? Dolejesz mi jeszcze, czy nie bardzo?
Ty wiesz, co będzie, jak się baron dowie o tej jadce? Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś... No ale się nie dowie, nikt mu nie powie, prawda? Baron się nie cacka. Gdzie jest Hendrik? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycięli jego ludzi. Gdzie Hendrik? Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Nie wiem. A przekimać nadal mogę? Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym? Niekoniecznie. Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla paldy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi barona. Nie. Potrzebna troska. Nie ma. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Nie, spoko. Jak patrzyłem, to było pusto, wiesz? Także jest git. Dobra, ale w sumie to bym tu przekimał sobie u ciebie mimo wszystko. Znaczy przekimał, przemedytował po prostu, bo to już późno, wiesz? Ja sobie muszę trochę zapasów odnowić, a propos. Witajcie. Siemanko. O, proszę bardzo, możemy nawet jeszcze pogadać i się dowiedzieć trochę o miejscowych, więc bardzo chętnie. Karcioszki do gwinta, ale ty masz... Aha, karta neutralna, cesarstwo Nilfgaardu. No dobra, i tak będę kupował wszystko. Stać mnie? Nie wiem, zobaczymy. Pewnie, że tak. Jeszcze wodę sobie mogę kupić. Siodła ci mogę sprzedać. Chociaż nie wiem, czy to u ciebie będzie dobry deal, ale niech będzie. I... bo płotka ma ten łeb. Łeb gryfa przy sobie. Dzięki, bywaj. Więc trzeba go będzie ściągnąć, żeby mi płotki nie szpecił. Jakiś łeb... Aha, dobra, to on jest przecież. Co ja robię? No wiem, nie chcę atakować tej postaci. Napiłbym się czegoś, pokaż co tam macie. I masz, powiedz sobie, powiedz, że ty zabiłeś. Nie interesuje mnie to. Dobra, to by było na tyle. I... No i czemu barona nazywają barona krwawym? Nazywają krwawym? Opowiadaj. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem, ale ktoś z jego ludzi rozwalił balię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że baron wszystkich wyrżnął. Odtąd mówili na niego krwawy. Ironia losu. No, tydzień wcześniej w Małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. No, czyli... Lecie. Jak to mówią w gotiku, w każdej historii musi być jakieś ziarno prawdy. Mały Ostrów. Niedaleko mnie jest Ostrów, ale duży. A nawet wielkopolski. Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczy, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. No i tak ten Emyr coś tam gadał, że tu jakiś właśnie jego podwładny sobie urzęduje wesoło. Dobra, to ja gdzieś tu sobie przycupnę, nikomu nie będę przeszkadzał, przemedytuję sobie jakoś ładnie do... A niech będzie do 7. I cyk. No co prawda życie się nie odnowiło, trzeba się wody napić, ale... Będzie git. I to będę tyłem wychodził po cholerę, jak już mnie nawet nie ma mnie kto zobaczyć. O, płotka oczywiście sobie żre, innych koni nie dopuści, bo po co? Nie ma sensu. No i pięknie, o świcie. Kurde, aż tak... Świt na takiej wiosce, aż mi się te... Lata dzieciństwa przypominają. Lata w sensie pory roku. Latem. Lato na wsi, tak mi się przypomina.
tak się wyszło z rana właśnie za dzieciaka i tak się zaciągnęło tym świeżym, porannym, letnim powietrzem. Oj, oj. Teraz już takiego powietrza nie robią. Teraz to już nie to samo. Dzień dobry. A, tu się nic nie dzieje, dobra, to... Co? Konowały? Co? A, dobra. Nie chcę mi się wszystkich słuchać. Znowu powiedzą coś nie tak, będę musiał ich pozabijać i po co tu komu. Jedźmy już spokojnie sobie dalej, bez większych... Mówisz? A jak nie? Co robicie? Ani kroku dalej, bo będzie o jednego trupa więcej. Co tu się dzieje? Jak to na wsi? Zbiory. Tylko przerzuciliśmy się z pól na pobojowisk. Mhm. Zwłoki wyglądają na świeże. Niektórzy z tych ludzi żyli jeszcze przed chwilą, prawda? Ano żyli, chociaż ranni. Znachor by ich może odratował. Ale znachora tu nie ma, tylko my. Tak, rabusie i mordercy. Wkurwiasz mnie, a ja nie lubię, jak się mnie wkurwia. O! Bo się łobesram ze strachu. Dobra, nie będziemy kozaczyć, bo przed chwilą mnie zabili. Więc głupio by było, jakbym zginął jeszcze raz. Mnie tu zabiły te miejscowe lumpy. Co by nam się tu... Może grom sobie wypije? Lulelej! I powolutku. Za temerię! Za temerię mordujesz niewinnych? Ależ pięknie poszedł w pół! Igni! Dobra, z tymi tarczownikami będzie problem, trzeba ich będzie trochę pokontrować. Za chwilę, ale to najpierw właśnie zajmijmy... Ej! Jak to? Przecież miałem ten! Przecież cały czas trzymam blok. Czy ja nie tym mieczem walczę? Nie, bo on ma szósty poziom. Dobra, on jest po prostu silny. No dobra. Niech będzie, może być i silny. Mała kontra. Ci są na piątym, o kurde, to trochę tutaj się z nimi pobawię. No dobra. A jak tam u mnie z petardami? Mam chyba tylko samą, nie? No ale to zawsze coś, zawsze ich tam będę mógł oślepić. Cyk! O, na tarczowników widzę dość chyba skuteczne. Lelej, lelej. Co wy z tymi dupami? Znaczy z tą moją jedną dupą. Okej. Okay. Silni, wasz moście, tam tych, ile tam, dwóch, trzech, padło w miarę szybko, a ci mi tutaj, kurde, brużdżą trochę. Dobra, szefo nie żyje, ten miał tarczę, ten w ogóle na wykończeniu prawie i w plecy. Nie, nie, a, nie tego. Jak nie dupa to jajce, my coś teges, widzę. O kurde, ale mi zajebał. Niedobrze, jakby chciałem skontrować. O właśnie. Nie będę samym na niego marnował. Bo już mi tylko jeden został, a nie będę medytował specjalnie. Nie zatrujesz się? Nie, masz jeszcze trochę tego żyćku. Dobra. Quen i z Quenem mogę troszeczkę odważniej do tego wszystkiego podchodzić. No nie, no ja trupów rabował nie będę. W sensie tych, których nie zabiłem. Tu coś fajnego. A, dobra, ten dla konia tam był sprzęt, ale... Sprzęt dla konia już mam przecież. Temerski, bardzo ładny, bardzo piękny. Płotce się podoba, mówiła mi wczoraj. Tempo, tempo! Jest okej. Okay. Dobra, idziemy... Aha, no. Do Aginta Henrika jedziemy. Ja tu jeszcze jakieś gadanie słyszałem przed chwilą? Nie. Mi się coś wydawało. Sarenki sobie biegają, więc sarenek nie będziemy mordować niepotrzebnie. A tam co się dzieje? Tak szybko. Też jakieś banditos? No kurde, ale mam dzień dzisiaj na takich rzezimieszków. Siódmy poziom, o kurde. To trochę nam zajmie, ale na szczęście nie macie tarcz, więc powinno być w miarę porząsiu. To może sobie poradzimy po prostu mieczem bez konieczności rzucania samum. Też przydałoby się też inne petardy, ale to... Spokojnie, jeszcze będziemy mieć aż za dużo tych wszystkich składników alchemicznych wymaganych do zrobienia sobie wszystkiego, co nam się podoba. I do widzenia.
A że tu się rabusie czaili, tu się rabusie? Może wspólnicy tamtych, co przed chwilą ich ukarałem, tak to nazwijmy. Dobra, chodź płoteczka, co prawda już jesteśmy, ale ja jestem leniwy i sobie dupę muszę podwieźć jeszcze na sam koniec, na kuniu. No tu ognisko tak blisko tej strzechy. No nie wiem, czy to jest bezpieczna opcja. Ja bym uważał. Nie sprawdziłem, czy nie ma tu jakichś pytajników po drodze. A nie było, dobra. Są trochę bardziej na północ, ale nie będę jechał specjalnie. Chociaż tam gdzieś jest jakiś element rynsztunku, ale z rynsztunkiem jeszcze... Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. Jeszcze nie wiemy co i jak. Mgła? No faktycznie, lekka jest. Dobra, tu jakiś jegomość ma z psami problem. A czy psy nie pójdą łatwo z Igni? O, może nie jakoś turbo łatwo, ale też nie jakoś turbo trudno. Dobra. O ty. No co za biedyga, jeszcze mnie ugryzł. No dobrze, że był Quen. Dobra, przestań już machać tą pochodnią, uspokój się. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Jak Shrek powinien mu zgasić tą pochodnię. Spokojnie, już po wszystkim. O ty czarnoksiężniku. Niżeś go Geralt zaczarował? Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewie. Teraz nam nic nigdy nie powie. Tego nie zapomnę. A to my po czymś mokrym chodzimy, myślałem, że ktoś coś żre, jakieś flaki albo coś. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Chyba wiem. Tak mi się wydaje. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. No, retrospekcja. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żal nie słychać. Nie tak jakby wiedzieli, co jest grane, nie? Chociaż tu w sumie na każdy dźwięk rogu ludzie się chowają, bo to nigdy nie wiadomo. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. A, właśnie miałem spytać, co z resztą ludzi, ale już widzę. Tego zabili, tamci spokojnie, znaczy spokojnie rozpaczają, jeśli tak można, no to tak robią. No i tak sobie selektywnie wybierają, kogo uśmiercić, a kogo nie. Po prostu świetnie. Selektywne wybieranie to chyba takie trochę masło maślane, co? Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie. I nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. Weźmy jeszcze aks i pierdyknij na dowidzenia. Będzie miał spokój. Przynajmniej na jakiś czas. No, także chciałem zabrzmieć mądrze i nie wyszło. Jak zawsze. No dobra, znajdź agenta Hendrika. A my go... Aha, dobra, znajdziemy go. Właśnie się zacząłem zastanawiać, czy on tam jest, ale no przecież jest. Przywita nas na progu. Nie żyjąc.
Torturowali go. Ale nie wiemy, czy to on. Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. I tyle. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Buty. Co prawda nie ma takich zajebistych jak reszta, ale... Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Mówisz? A są tu jeszcze jakieś ciekawe rzeczy? Talerz. Nie, tam talerz to mi niepotrzebny. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Kurna, czujesz przeciąg. W dziurawej chacie, bez szyb w oknach, czujesz przeciąg. No dobra, cokolwiek. O, całkiem miał tu zgrabną piwniczkę, muszę przyznać. Zaginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona, mogła zostać uprowadzona za jej odnalezienie lub informację o miejscu pobytu. Czeka wysoka nagroda. Miejsce pobycia. Pobyłam i poszłam. O, no 109 nowigradzkich. Zostawione bez żadnych zabezpieczeń. To wariat, bardzo albo... chętnie. Ciekawe. Arcyciekawe. Cyk. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. No jakaś przykrywka być musiała. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska pod Gaję. No i mamy następny cel podróży. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zawsze mnie to ciekawi. Zaraza. W takich notatkach, że zawsze jeszcze zdążą te ostatnie dwa zdania o tym, co się działo dosłownie przed ich śmiercią napisać. No, tutaj woda, wiecie, zaczęło się dziwnie dziać, łuna na niebie, woda zamarza, pies uciekł. A on zamiast, nie wiem, zabarykadować, schować cokolwiek, to jeszcze zszedł do piwnicy i napisał notatkę. Dobra, teraz w sumie mamy do wyboru. Możemy albo jechać do kasztelu barona, albo iść poszukać wiedźmy. Ja może od razu barona bym się nie pojawiał, bo możemy sobie nie przypaść do gustu. Biorąc pod uwagę fakt, że trochę mu tam ludzi ktoś wymordował w karczmie, ja nie wiem kto. A gdzie jest karczmarz Stiepan, tak w zasadzie? Zaznaczę sobie, tylko chcę zobaczyć. Karczmarz Stiepan jest... Aha, w Oxenfurcie! Ło, panie! No do Oxenfurtu to jeszcze trochę. Dobra, polowanie na czarownicę, bo tu nie mam nic innego, nie? Zlecenia poboczne. To miałem dzikość serca, ale to jest w Konarach. No, kiedyś mi tam przyjdzie jeszcze pojechać. Pod Gaję mamy na południe. I po drodze mamy znak zapytania. Konary nie będą tutaj? Ta wioska? Tak mi się wydaje, że to chyba będą Konary.
to będziemy obok, to w sumie będzie można zajrzeć, ale dobra, to po drodze mamy ten pytajnik, więc go sobie ogarniemy. Tak jak mówiłem, jak po drodze coś się przydarzy, to będziemy sobie zawsze mogli zerknąć. Chociaż tutaj nawet nie musiałem zaznaczać na mapie, bo droga i tak tędy prowadzi, więc i tak bym się na to natknął i tak. No ale już dobra, zaznaczyłem to, to ogarniemy. No i do tych podgajów, nie do podgajów, do podgajów to jadę teraz. Do konarów też tam sobie zerkniemy. Albo się pomyliłem i to nie ta wieś, ale wydaje mi się, że to ta wieś. Dobra, co my tu mamy? Aha, kolejnych bandytów. Dobra, to zrobię sobie save'a. Jakby mnie miały zabić te miejscowe lumpy. Quen, bardzo dobrze. Czy ktoś tu strzela? Okej. Nie zdążyłem zadać pytania, już dostałem odpowiedź. Dobra, już nie strzela. Dobra. Nie w środek grupy przeciwników. Lekki dystans trzeba złapać. Idź mi z tym, nienawidzę tego ataku. Nie wykonuj go na mnie, go nienawidzę. Dobra, tamten już, no. Odczep się. Nienawidzę, jak tak podbiegają, bo nigdy nie wiem, w którym momencie mnie dziabną. Tyle już takich ataków na ryj przyjąłem i nigdy nie wiem, kiedy się... od kiedy odskoczyć, kiedy zablokować cokolwiek. Dobra, no możesz mnie zabić. A właściwie to możesz... O, dobra, bo już chciałem przykozaczyć, że możesz spróbować, hehehehe. No i zaraz mnie zabiją. Nie, dobra. Jaskółkę też sobie wypiję. Lelelej. Powoli, dobra, tu już nikt nie powinien się przełączyć na... Nikt nie powinien się przełączyć na łuk. Noż, kurde! Zawsze mi tego Quena muszą ściągnąć, no. Zamknij się. Nie krzycz, nie mów mi, co mam robić. Do kroćset! Noż ty, nie przeklinaj, nieładnie. No i się zatruł. A szkoda. Myślałem, żeby może był jakiś ten... Finisher ładny. No, dzisiaj taki bandycki odcinek bardzo. Najpierw ludzie barona. Potem trzy grupki bandytów. A to jeszcze nie koniec. Gdzieś tu niedaleko jest kolejny pytajnik. To też zobaczymy, o co tam będzie chodzić. Dobra, boję się zaglądać do tej chatki. Czego oni mogli się tu dopuścić. Ale widzę, że na szczęście niczego. Albo przynajmniej jakoś zakryli ślady. Może sobie po prostu tu obozowali i spali. Chociaż pięciu chłopa w jednym łóżku. No nie wnikam w ich zabawy. Może lubili. Dobra, płotka. No niech zgadnę, co robisz w tych krzokach tam. Czyżbyś się pożywiała? Dobra, teraz jak tu do tej wioski zahaczyć najlepiej? Którędy? Którą drogą? W zasadzie mógłbym się trzymać tej drogi i po prostu sobie odbić w... prawo. Drogi na prawo i odbić w prawo. To tak też zrobimy. Tablicy ogłoszeń tam nie ma, co prawda, ale... Świętokradcy, psie krwie, wybatorzyć ich! Nogi im z dupy powyrywać! Aha. Pomóż starej, słabej kobiecie! Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej, oby ich szlak trafił! Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Jezu, jakie babsko. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Paskuda. Dobra, no to ci mogę pomóc, nie? A zresztą, ja tam nie mam czasu. Nie mam na to czasu. Oby ci czy raki na gębie urosły. No, dobra. O, źle wygląda. Aha, jeszcze mogę z nią pogadać, tak? To, że nie mam czasu, nie znaczy, że już nigdy nie będę miał czasu. Dobra, w prawo miałem jechać. Jedź, płotka. No i mamy wioskę. Wieś Konary. Kurde, ja to się znam. O, dzień dobry. Wiesz, mam kaca. Trochę niepewnie między nimi przejeżdżam, ale widzę, że jest git. Dobra. Lubią mnie. Fantastycznie. Ty, no jak już tu jestem, to może byśmy się zajęli Odpocznij. Tym zleceniem, co? Wcześniej bym sobie jeszcze z handlarzami tutaj pogadał. Kupujecie czy oglądacie? A co tam masz ciekawego? Zagrajmy w Gwinta. Zaraz zagramy. Pokaż mi swoje towary. Mapa Adalberda Kermita. Ale nie będę jej kupował, bo jeszcze w sumie nie wiem, jaki rynsztunek będę... Droga ona jest? 15. A, to biorę. No od razu mi się chyba nie odpali jeszcze ten, nie? Poszukiwanie rynsztunku. Czy odpali? Zresztą nawet jeśli to... Nie, chyba nie.
Nie ekwipunek. Zadania. Nie, bo powinno być ten. Zakładka poszukiwane. W sensie poszukiwania. Dobra, czyli nie odpaliło mi się. Okej. Okay. Ten był chyba od szkoły kota, tak mi się wydaje. Dawaj, gwincioszka za najmniejszą stawkę. Dobra, ja coś tam dostałem. O właśnie, róg dowódcy dostałem, no to bierzemy. No i co? No i lecimy. Wszyscy Nilfgaardem grają, no wiecie co? Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Dobra, biedną pierdoloną może bym sobie zostawił. To też bym sobie pozostawiał. Keire? O, pięknie! Manekin i szpieg to dobre połączenie. I przywrócenie później ewentualnego... A nie, bo to... Ja bym musiał szpiega dostać od przeciwnika. Dobra, no to Shile jakbym sobie jeszcze wymienił na niebieskie pasy. No dobra, jak przyjdzie następny niebieski pas, to spoko. Co tam rzucasz? Vrimde. No dobra, to ja ci na początek zarzucę księciem z tenisem, żeby sobie jeszcze karcioszków dobrać. I co ty na to? Ładnie, szpiegiem mi tu zarzucił. On sobie dobierze karcioszki. Teraz ja robię tak, zabieram tego szpiega. O, dobra, w następnej rundzie będzie kolejny szpieg, fantastico. Dorzucę mu tego szpiega. Dwie karcioszki, fantastycznie. Przeciwnik spasował. I przewaga jest niewielka, bo wystarczy, że rzuciłbym na przykład Zigiego. I wygrałem. I cyk, i jeszcze sobie mogę szpiega przyzwać. Stali. On też, co prawda, bo na pewno będzie miał jeszcze takich... No, na pewno będzie miał jeszcze takich żołnierzy, którzy też sobie przywracają stali. No dobra, no zacznijmy teraz powoli. Z BPP. Cyk, dobrze. Teraz sobie wrzucimy tych. Nawet jak mi ich zamrozi, to oni tak mają taką samą siłę, więc spoko. Fajnie by było nie utrzymywać zbyt wysokiego, w sensie nie mieć zbyt potężnej karty, bo boję się, że on mi pożogę zaraz wciśnie. I to by była lipa, dopóki, także dopóki on będzie miał silniejsze karty na tym, to będzie spoko. To mi ich nie spali. Trójki, no kurde, nie ma za silnych tych kart, muszę przyznać. Dobra, spróbujmy czwórką. Jakby co, to mi nie będzie jej szkoda, jakby się z pożogą wysrał. Dobra, też ma czwórkę. Fantastycznie. Ja to spróbuję wygrać w tym podejściu. Jeszcze pamiętajcie, że mogę sobie dorzucić szpiega. Dobra. Niebieskie pasy. Dobra, no a tych, co se sztamę przybijają, ale se nie przybiją. Szóstki nie chcę rzucać, bo trochę mi szkoda. Zróbmy... Ja tu mam gęstą mgłę, nie? To by mu trochę krzywdy zrobiło. Mi nie aż tak bardzo. Ale potem jest czyste niebo, to na wypadek godmi. To nie, dobra. To rzucimy sobie medyczkę. No i medyczka będzie miała 7. Możliwe, że ją spalą, ale zdążę jeszcze swoje zadanie wykonać, czyli rzucić im tego tutaj. O, niebieskie pasy, zajebiście. Ulewny deszcz, dobra, dobra, niech będzie, nie ma problemu. Z niebieskimi pasami ja sobie jeszcze poczekam. Skoro jest ulewny deszcz, to mogę sobie ładować teraz tam na dół, bo to nie będą najsilniejsze karty, więc mnie pożogą jakby co nie załatwi. A zawsze mogę potem zrobić jeszcze czyste niebo i tyle. Skorpion, dobrze, 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 niech ci tam będzie. Cyk. No i co tam jeszcze ci zostały? Przeciwnik spasował. No i teraz robimy tak. Czyste niebo. 49, proszę bardzo. Niebieskie pasy. Cyk. Synergia, czy jak to się tam nazywa. No i dobra, już mu nie dosrywajmy więcej, wygrałem. Fantastycznie, lubię wygrywać wygrinta. I karta dla mnie. No, wigrackie korony tylko dwie, ale hej. Nie o to chodziło. Chodziło... Necker. Potworów. Chociaż potworami chyba z tego co kojarzę całkiem nieźle się grało. Dobra, tu mamy kolejnego handlarza. Czy ty masz też coś ciekawego? Nie zawracajcie mi głowy. Ja mam ci nie zawracać głowy? Ale handlarzem jesteś. To chcę pogadać. O, tam jest też kowal, więc może mi naprawi sprzęt. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć. Przemierzyłem kawał świata. To jak ja. To chyba nie najlepsze miejsce dla wędrownego kremarza.
Zysk jest tam, gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda, życie trwa. A gdzie jest życie, tam jest i handel. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. To włóczę się po świecie. Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi. To lubię i dlatego ryzykuję. No, coś w tym jest. Masz się dusić w jednym miejscu. To bez sensu. Dobra, w sumie nie masz nic, co by mnie interesowało. Mogę ci ten posprzedawać? A to nie, to ja to sprzedam temu. Kowalowi, skoro już tu jest. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Nie wiem, pewnie tu wpadnę jeszcze kiedyś. Dobra, idźmy do Kowala. Gdzie się tak śpieszycie? Przecież idę sobie powoli, nawet nie biegam, a ta się pyta, gdzie ja się śpieszę. Już w ogóle się nie śpieszę właśnie. O to chodzi, że ja się wcale nie śpieszę. Ja mam cały czas świata do wykorzystania. No. Wykonujesz też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Nie wiem. Pewnie. Nie jestem ani jednym, ani drugim. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Dobra, wybierać... Wybierać nie chcę. Chcę... Tak, napraw. Wyposażony, bardzo dobrze. Rzemiosło. Czy ja mam coś fajnego, co by mi niedługo się przydało na przykład? Nope. A ze srebrnych 12, 13 dopiero mam takie poziomy, ale do tego czasu... nie! W sumie zależy jaki rynsztunek mi wybierzecie. W sumie to już chyba by się przydało ankietę zrobić. A, to zobaczę jeszcze. Dobra, rzemiosło sklep chciałem, bo chciałem ci sprzedać te pierdoły, które mi tutaj zalegają niepotrzebnie. Będziecie stać, bo to drogie rzeczy nie są wcale. No kuszę muszę sobie niestety zostawić, bo gdzieś tam może mi się przydać, jak będę gdzieś nurkował, więc niech będzie. Okej. 365, więc mogę sobie wydawać koronę dziennie. O, to ci jeszcze mogę sprzedać, bo płotce się nie przyda. Inne klucz. Co to za klucz? Klucz z temerską lilią za jeden, bez sensu. Dobra, resztę ci nie będę sprzedawał. Naprawione. Zagrajmy w Gwinta. W sumie dajcie znać, czy chcecie w ogóle te partyjki w Gwinta, żeby się pojawiały na odcinkach, bo to już teraz widzicie, teraz są dwie na przykład pod rząd, bo się tak akurat zdarzyło, ale może nie wiem, chcecie jedną na odcinek, żeby za bardzo nie zamulać. O, proszę bardzo, gramy tym samym. Dobra, trzaskający mróz razy dwa to mi nie jest potrzebny. I co tu jeszcze mamy ciekawego? No ciekawego właśnie nic, wymienimy sobie Shile. To nie była Shila, to była Wes. Shila zostawiłem. Dobra, mistrz oblężeń z Kedwem. Będę grał tak jak on, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. No w sumie nie mam za dobrych kart, muszę przyznać. No, także dajcie znać, czy jedna partyjka Gwinta maksymalnie na odcinek, a resztę mam sobie pomijać, czy jak to będziemy rozgrywać. O, talar! Dobra, ja nie mam jak go zgarnąć. To niedobrze. No dobra, dajmy jeszcze tego. 7, co ty na to? O kurde! To mogę przegrać. Autentycznie mogę to przegrać. A dorzućmy jeszcze Shile. Zróbmy sobie przewagę 16. On trochę będzie musiał tutaj chyba się natrudzić, żeby mnie dogonić. Więc ja już spróbuję spasować. Czy nie? Ma więcej kart, więc może mnie przebić. Zaraz, jak ja zrobię ulewny deszcz, to mi to nic nie zmieni. Bo będę miał tyle samo punktów w tej ostatniej, a on nie. O, i teraz musi się jeszcze bardziej natrudzić, żeby nie... Ty chuj! Co za gnój. Dobra, teraz już chyba pasuje. 6 punktów. No to niby nie jest dużo, żeby miał mnie dogonić, ale nie chcę się wypstrykać z kart. On i tak ma więcej. Więc tak, to zostawimy. I co ty mi tu jeszcze? Trebusz, to jest remis. 17. Aha, bo miał tego. Dobra, okej. No i kurde, ja to muszę wygrać teraz. Bo będzie lipa. Może spasuje. Nie, ani myśli spasować. Dobra, no to trudno, no to, tylko to mi zostało tutaj. Przeciwnik spasował.
No nie, to mi nic nie da. Podwajać bez sensu, gęstej mgły też mi nic nie da, no muszę zagrać silną kartą. Liczyć, że coś dobrego mi wpadnie, ale wątpię, bo on ma więcej kart niż ja. No, kurde, ale mu porobię teraz, oho, ho, ho, mój ruch, co? Czyste niebo, ale go rozjebie. No ja, nie, no to jest bez sensu, no dobra, pasuj, pasujemy, nie, poddaj grę, cięcie. Albo dobra, to ja już sobie tą, partyjkę rozegram. Rozegram w wolnym czasie i tak trzeba kończyć, kończyć już odcinek, także... No, dajcie znać, co z tym gwintem. Jedna partyjka na odcinek, a resztę mam sobie ogrywać w wolnym czasie, czy wszystko jedno. No i tyle. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.